Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj z Trawnika. Tak, ale w tle za to ośrodek egzaminacyjny kierowców. A co z tym się wiąże? Wiąże się temat, który dzisiaj Robert, prawda, ja jeszcze przygotował. Chciałem Ci, Mirek, przerwać, bo ja zauważyłem, Ty jesteś działacz opozycyjny. Kto śledzi internet, to znajdzie Mirka. Tak. Walczy z systemem. Tak. No i teraz... Znaczy nie z systemem, tylko z obecnym rządem. Bardzo zaciekle. O tak bardzo zaciekle. I... Mówię o rząd. O rząd, to nie rząd. O nie rząd. W każdym bądź razie mówię, drodzy, nie mówimy tutaj o systemie politycznym, tylko o rządzie. W każdym razie jakby... Bo po tym październiku Mirek zginął, bo został aresztowany. No wiemy już dlaczego. Tak. I dzisiaj, drodzy Państwo... Aresztowany przez żonę. Że się nie śmiał jeszcze, na Syberię nie pojechał. Drodzy Państwo, no i parę rzeczy o zmianach. We wrześniu, 17 września bodajże, jak się nie mylę, tak? 17 września już się uprawomocnia ten przepis dotyczący kursów kwalifikacyjnych, tak? Redukujących punkty. Dobrze mówię? Dokładnie tak. Dokładnie dobrze mówisz, prawda? I tu są jak takie zmiany. Zmiany. Bardzo, dużo, bardzo dużo. Się to Mirek może doczytał, bo ja trochę czytałem, ale nie tyle, co on. Zmiana przede wszystkim dotyczy tego, że będziecie mogli Państwo sobie raz na pół roku zredukować punkty karne, które Wam przyznano. Mireczku, dodajmy ponownie. Bo już ten przepis funkcjonował, ale go zmieniono i tracono punkty bezpowrotnie na 2 lata. Żeby nie było wątpliwości, to jeszcze przez te 2 tygodnie jeździcie ostrożnie, bo będzie obowiązywał ten stary przepis, stary nowy, który mówi o 2 latach, że punkty Wam się zredukują nabyte przez 2 lata, jeśli do 17 września je zdobędziecie. Natomiast od 17 września, jak już nabędziecie nowe punkty karne, no to będziecie mogli zredukować, prawda, i jedne, i drugie, rozumiem, i te poprzednie. Z tego, co ja czytałem, to mowa była o tym, że co 2 lata to 2 lata, co rok to rok. Czyli do 17 2 lata, po 17 rok. Nie, ustawa mówi, że będzie każdy kierowca mógł raz na pół roku zredukować. A mówimy punkty, teraz, przepraszam, o redukcji. Ja mówiłem o indywidualnym okresie. O automatycznym kasowaniu. O automatycznym kasowaniu punktów. Tak. To ten, kto miał 2, to 2. Tak. Kto rok, to rok. Tak, ale ten, co miał 2 i miał te punkty, to od 17 września też raz na pół roku będzie 6 punktów mógł sobie zdjąć z rejestru, prawda? Jeśli odbędzie szkolenie. Jak to się będzie odbywało? Otóż ustawowo do tego zostali zobowiązani dyrektorzy WORD-ów, czyli Wojewódzkich Ośrodków Egzaminacyjnych. Jako organizatorzy. Organizatorzy i oni będą wystawiać zaświadczenie o odbyciu tego kursu specjalnego, prawda, redukującego punkty i zaświadczenie, że Wam te punkty należy się odjąć. I z tym do komendanta policji, który tam w tym rejestrze zrobi pewnie odpowiednią adnotację, żeby je znieść. Muszę Państwu powiedzieć, że pierwotny projekt ustawy przewidywał znacznie gorsze warunki, bo chciano zrobić, prawda, 28 godzin szkolenia, czyli 4 dni po 7 godzin lekcyjnych i tak dalej, no ale wszyscy pomyśleli, że to chyba już przesada karania tych kierowców, którzy byli. No i stanęło na tym, że w ciągu jednego dnia uda się, powiedzmy, w 8 godzin. Tak,
czyli 7 tam godzin lekcyjnych chyba, czyli 45-minutowych, tak, zredukować, jeśli odbędzie się osobiście, bo to trzeba się stawić osobiście, trzeba przedstawić dowód osobisty lub paszport, żaden inny dokument nie wchodzi w grę. Nie ma możliwości zdalnie. Tak, zdalnie absolutnie. I siedzieć i wysłuchiwać. I to jest podzielone, nie? 4 sesje tak tematyczne, ale ta również ostatnia jakby sesja przewiduje jakąś tam praktyczną jazdę, czego tak do końca my nie rozumiemy. Ale zacznijmy od tej pierwszej. 2 godziny lekcji z przepisów ruchu drogowego i znaków, nie? Czyli przychodzi na przykład policjant i przez te 2 godziny lekcyjne dostaniemy wykład na temat przepisów i znaków. Później 2 godziny będziemy oglądać skutki wypadków, prawda, i przyczyny tych wypadków drogowych. Będzie to lustrowane, prawda, odpowiednimi filmami. I 2 godziny o skutkach prawnych wypadków samochodowych, czyli ubezpieczenia, prawda, odpowiedzialność cywilna, jak działa polisa chroniąca nas, prawda, jak możemy być do koni. No i prawda, psycholog to jest 2 godziny następne z psychologiem z aspektów psychologicznych kierowców, czyli tutaj będzie zawodowy psycholog prowadził i mówią: słuchaj, coś masz z głową nie w porządku, bo ciągle te punkty zbierasz i ciągle płacisz mandaty. I on będzie mówił o zachowaniach. No jadą 2 samochody, zobaczyłeś, kolega ma trochę lepszy samochód, ale ja tym swoim, prawda, cienkim czy kłęczęto to mu też zaraz wstawię, prawda, i ścigają się po jezdni. I psycholog będzie mówił, jak to działo, że proszę państwa, nie dajcie się podpuścić prawdopodobnie też. No i coś z tego wszystkiego. Tam jest próba praktyczna. Ja czytałem na temat tej próby i nie wiem, na ile to jest prawdziwa wiadomość, ale ma dotyczyć ona awaryjnego hamowania. Tak sobie może autor tego artykułu wymyślił, co sobie się na 4 litery, skąd on to wymyślił, nie? I gdybyśmy mieli to zrealizować, to co jest potrzebne do tego tak praktycznie? Tor wyścigowy potrzebny jest. Musimy w Suwałkach wybudować następny tor. Budujmy tor wyścigowy. Dla ludzi! Młody adept mógł odbyć tam szkolenie, czyli mógł pojeździć po tym torze szybko. No, jak zaczną się ścigać rowerem między blokami, to ich ganiają, bo stwarzają zagrożenie. A tam mogliby sobie pojechać i się pościgać. Panie i panowie, pod koniec swojej kadencji to próbujcie coś z tym zrobić, żeby w Suwałkach powstał nowy wyścigowy tor. I mówię, tu znowu nie, powiedzmy, nie. Budujmy w Suwałkach. I przy dzisiejszych... Zaraz to powiemy, bo... Ale przy dzisiejszych ABS-ach, przy dzisiejszych czujnikach i przy dzisiejszej... Jakie trzeba prędkości, żeby odczuć skutki gwałtownego hamowania? Chyba ze 100 na godzinę. Ale jeszcze, bo... Żeby zaperkotał ABS. Mirek, nie to myślę miał ustawodawca na myśli. Nie? Myślę, że do tej czynności musi zaangażować szkoleniowców praktycznych, pojazd i płytę, tak? Czyli co się robi? Koszty się robią, drodzy państwo, robią się koszty. Nie bez powodu to wymyślono i ja mam nadzieję, bo jeszcze tutaj wstawkę taką robiąc, że kiedyś będą badać jakieś komisje przez grupy psychologów tych, którzy wymyślają te przepisy. Specjalna grupa psychologów będzie badać tych wszystkich osobników, którzy nam zarzucają te przepisy. No ciągle mówimy o tym ministerstwie, prawda, ale to nie dotyczy ministerstwa komunikacji. No ale oni tworzą te przepisy. No jeśli rolnik bierze się za stanowienie prawa, mechanik za operację na otwartym sercu, to co to będzie? No więc właśnie będzie to co jest. Co najmniej jest bałagan i wspominałem o pierwotnym projekcie. Wyobraź sobie, że gdyby zrealizowano ten pierwotny projekt, gdzie było 20 tych 8 godzin wykładów, 4 dni wykładów, prawda, i plus rozbudowane, i plus dużo większe koszty, bo na razie nie wiemy, ile to będzie kosztować, bo jeżeli to jest w gestii dyrektora WORD-u, tam jest taka rozpiętość granicy, niektórzy mówią, że
nie więcej jak 500 zł, ale może się okazać, że będzie kosztować więcej jak 500 zł, zwłaszcza ta próba praktyczna. Kto może prowadzić te wykłady? No specjaliści na pewno. No tutaj mówi się o tych przepisach ruchu drogowego, że policjant, ale też dopuszcza się egzaminatorów na prawo jazdy, bo oni mają uprawnienia. Ba, nawet instruktorów nauki jazdy w pewnym zakresie doświadczonych też mogą prowadzić, powiedzmy, te wykłady. No niemniej jednak tanio nie będzie. Osobiście to może być problem, bo żeby w tym uczestniczyć, to niewykluczone, że trzeba będzie wziąć urlop na ten dzień. Zacznijmy od początku. Komu to się przyda, żeby to nie było niejasności. No ale mamy grupy zawodowe, które rzeczywiście nie uchronią, nie ma szans uchronić się przed punktami. No tak, ale czy oni są w stanie to odpracować? Przy dzisiejszej, wiesz, tak naprawdę to jest taka trochę wielka obłuda, bo... Nie, bo to jest ratowanie miejsc pracy po części. No po części tak, ale weź je uratuj, jeśli za dużą część wykroczeń, takich jak nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu, jakieś tam, prawda, wyprzedzanie pojazdu przed przejściem, omijanie przed przejściem, zapory drogowe, przejazd przez przejazd kolejowy i tak dalej, dostajesz, ba, za używanie telefonu 12 punktów, za tamte 15 punktów, dwa razy masz 30. Nic nie odrabiasz jednym szkoleniem, nic, bo jak masz te 30, to już masz zatrzymane prawo jazdy, prawda? No ale to nie ma co mówić, to szkolenie nie jest dla notorycznych przestępców drogowych. No to jest delikatny makijaż tylko. No dobrze, no raz tam się, powiedzmy, używałeś telefonu, masz 12 punktów karnych. I teraz istnieje ryzyko, że znowu będziesz używał tego telefonu, to będziesz miał 24. Nie podlegasz już po redukcję. 24 to jest zatrzymanie Ale prawa jazdy. Zwróć uwagę, że my nawet o tym rozmawiali, się wciągnęliśmy w tą głupotę, bo drodzy Państwo, wiecie, że każdy nowy pojazd ma dotykowy ekran i tam się obsługuje wszystkie zestawy głośno mówiące, czyli to jest telefon. Przykładem jest ukaranie, prawda, kierowcy. Jeśli on z tego telefonu korzysta, kiedy stoi i czeka na swoje zielone światło. Wykładnia, prawda, władz jest taka, że pojazd stoi, ale jedzie. I jakbyś sobie pojeździł po mieście tak często jak ja, bo ty tyle nie jeździsz, to można by dziennie po tych 12 punktów to skasować dowolną ilość. Ale drodzy Państwo, Mirek poruszył dobry temat, bo tu do tego idzie, że jeszcze chwila będziemy wprowadzone, mieli takie skanery twarzy i po prostu te kamery będą stały na słupach i jak barany będziemy rąbani. I to tak regularnie raz w miesiącu do wypłaty. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której to właściwie się nie mówi, no albo rzadko się mówi. Drodzy Państwo, to jest może jeden z nielicznych krajów, gdzie te pieniążki z mandatów, Mireczku, gdzie one idą? Nie wiem. Do budżetu państwa. Teoretycznie powinny iść na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale tak jak powiedziałeś, nie? No. One idą zupełnie w inne miejsce i tak dlatego wszystkim bardzo zależy, żeby było bezpiecznie. Bo... Ja ci muszę powiedzieć, że ja nie wiem, skąd już my bierzemy te pieniądze, bo teraz, wiesz, w tym naszym rządzie jest taka tendencja, że wszystko coraz więcej rozdajemy. Będziemy teraz jakieś wielkopłyty ocieplać i tak dalej. To skąd ta kasa się bierze? Drukujemy? City, prawda, że tak powiem, słabe. Pity, że tak powiem, się zmniejszyły, chociaż generalnie do tej pory pity były większe i to ten indywidualny płatnik utrzymywał, a nie, prawda, firmy. W tej chwili troszeczkę się to tam Mirek, zmieniło. Czy ja już mogę? Proszę. Drodzy Państwo, Mirek jakby cytuje, albo inaczej, odnieśmy się do ostatniej rozmowy mojej z Mirkiem, cytuję tu autora, cytuję, powtarzam, oni kradli, ale mniej. To znaczy, ja nie używam takiego pojęcia. A ja, prawda, cytowałem. A tylko muszę powiedzieć, że w każdym nawet stowarzyszeniu i tak dalej jest obowiązek stworzenia budżetu. Mamy jakiś budżet, no patrz, miasto ma wyraźny budżet. U nas tutaj w mieście przedstawia projekt budżetu i tak dalej. I poza ten budżet nie wykraczają. Tylko mówią, będziemy musieli wziąć tam ileś milionów kredytu, nie? Na przykład. Ale budżet jest czysty i czytelny i wykonany. Czy idziesz w naszym państwie czytelny budżet? Idę ja do banku i mówię, budżet mi nie spina, proszę o kredyt. Tak jest. Panie Robercie, pan nie ma zdolności żadnej. Zważymy pana, na wagę stanie. Pan nie ma żadnej zdolności, także w jakiej sytuacji wspaniałe jest nasz kraj i miasto, że ciągle jakby jest, ma zdolność kredytową. Bo
prowadzisz firmę i ładny CIT płacisz. Nie, ja dziad jestem. No ale, ale... wiesz, ale to tak grosz do grosza będzie kokosza, jak mawiają w poznańskim. Ale jaka to piękna sytuacja, że jeszcze zdolność kredytową mamy. Zdolność kredytową to trochę... Ja zazdraszczam. Co wypełnisz, co podpiszesz? Zazdraszczam. Teraz... Więc możemy realizować budżety, zaciągając kredyty. Ja tylko się zastanawiam, jak kiedyś się upomnie ktoś o te pieniądze i to w jednym czasie, bo tak z firmami się robi, jak się chce położyć bank, chce pomóc położyć, załóżmy, cytując film, to po prostu wzywa do natychmiastowej spłaty i co wtedy? Wiesz, to są też takie metody. Teraz ta zmiana przepisów od 17 września dotycząca jakby redukcji punktów karnych, to daje wam jeszcze taki plus, że teraz jeśli wam zabiorą prawo jazdy, a legalnie je odzyskacie, czy w wyniku zdania egzaminu, czy też, prawda, to nie trzeba będzie tego zgłaszać. Bo do tej pory musieliście to zgłosić, wypełnić odpowiedni druk i tak dalej, żeby w centralnej ewidencji kierowców, prawda, zostało to zniesione, bo inaczej figurowaliście z zakazem prowadzenia do tej pory. W końcu te barany się dopatrzyły, że przecież to powinno od razu być automatem, jeśli kierowca, prawda, stracił prawo jazdy i został skierowany na egzamin z powrotem i zdał ten egzamin, to już automatem... Ja w sprawie tych baranów. Tak. Proszę mówić. Barany to my, oni to pasterze. Tak. Pasterze w końcu się zorientowali. Znaczy pasterze baranów. Pasterze baranów się zorientowali, pasterze baranów, że sprawy można pogorszyć. Goją barany, że tak powiem, do tego, w październiku do urny. Ale byś siedział? Za co? Za to. Żeby jak mówisz. Co, to nie pójdziesz głosować? Wszyscy musicie pójść, bo jak nie pójdziecie, prawda, to potem nie macie prawa narzekać. Wszyscy do urn wyborczych. To jest nasz apel, prawda, bądźcie świadomi, demokratyczni, prawda, i obywatelscy. To konstytucja mówi, że dostajecie te prawo wyboru, prawda, i potem nie narzekajcie. Wybierzcie według własnego widzimisię. To ja jeszcze chciałem na koniec, bo bym zapomniał. Chodzi o branżę samochodową, o branżę naprawczą. Ja wcześniej już miałem okazję kiedyś o tym wspominać, że pewne usterki, jak skrzyni biegów, łożysk, dohamowywania, wibracji kół, co jeszcze, turbosprężarki, potrzebują próby drogowej w wartościach mniej więcej nawet do 130 km na godzinę, tak? I teraz, drodzy Państwo, zastanówmy się przez chwilę. Właściwie tutaj w obrębie miasta czy okolic nie ma takiego miejsca, gdzie można by było dokonać tą próbę. I stwórzmy go. Nie, to raz, że byśmy go mogli stworzyć, tylko jak to jest troszeczkę dla mnie durnowate. No skoro się robi auto, które jedzie tam z jakąś dużą prędkością, a potem nie można właściwie to nigdzie tym autem pojechać, tak? Mało tego, też nie można go naprawić. Wszystkie moje punkty karne, jakie zdobyłem do tej pory, wytrwale, wszystkie są na jazdach próbnych. I to są nie wartości o 150 większe, to są 11, 12, a wiesz dlaczego? 15 km więcej. Za późno zacząłeś mówić o tym torze wyścigowym, za późno. Wcześniej, żebyśmy ten temat zaczęli i on był budowany, to tam byś se pojechał i tam byś, prawda, rozwinął tą prędkość. To też myślę, że nie. Dlaczego? Bo tam byś znalazł zarządca toru, nie, który za wszelką cenę by nie pozwolił, żeby ktoś tam wjechał. Chcesz powiedzieć, że tak jest jak z boiskami szkolnymi, że jak to się mówi, chcesz pobiegać? No. Tak, ja ostatnio widziałem tam w suwalskich tam jakichś stronach, nie dziwnych, przepraszam, na suwalskich stronach nie wejdzie. Działających, że właściwie tych miejsc jest bardzo dużo, gdzie nie można wejść. Tak. A kiedyś te boiska jednak były kawałek placu, można było pobiegać z dziećmi, coś porobić. I jako przykład podawano ten plac obok McDonalda, gdzie dzieci rzeczywiście z tymi rodzicami mogą się wyżyć, tak, tam, tak? Tak. I on jest cały czas dostępny, cały czas otwarty. Otwarty, udostępniony. Natomiast wszystkie obiekty są otwarte. A te wszystkie takie typowo miejskie szkoły, nie, to są pozamykane. Pozamykane. Tam trach, prawda, nie wejdziesz, zresztą to też przykład nawet. To też dziwne, szkoły, co? Podstawowej z piątka, bo chodziło, pisali konkretnie o tej piątce i o tym. Ja nie wiem, już nawet nowym, nie będę. Nowym, prawda, takim. Ale ja czytałem kilka wpisów i ludzie mówili, że to nie dotyczy tylko tego jednego miejsca. No nie, no bo że w większości miejsc jest pozamykane. Taka sama sytuacja i weź właściwie. Stadion lekkoatletyczny nasz w Suwałkach, on też nie jest. No ale po co to komu? Dostępny.
No po co to komu? No, no przyjdą tego. To można podepczą, ale można zdjęć narobić, powiesić podepczą, na płotach i. Podepczą i na przykład. Tak? Weź, jest stadion lekkoatletyczny, spróbuj tam na nim pobiegać, prawda? No ja już raczej nie dam rady i ty też nie. Dlaczego? Człowieku. Możemy na kocu dieta, polecieć. Dieta pudełkowa i bieganie z rana i wieczorem. Tak, i wywiozę. I drodzy państwo, kończąc z tym akcentem, wywiozę nas z pudełka. Tak jest.